Witamy Was w kolejnym odcinku serii Audio News, cyklu, w którym przygotowujemy dla Was przegląd najważniejszych wiadomości ze świata audio. Zapraszam do oglądania. Popularne i dosyć kultowe Indiana Line Tessie doczekały się nowej odsłony. Sprawdźcie, jakie zmiany wprowadził producent. Indiana Line Tessie to bardzo popularna seria, która gościła na rynkach ładnych kilka lat. Seria została udoskonalona, a technologie zostały zaczerpnięte z serii Diva. Dwie podłogówki, dwa monitory oraz kolumna centralna oparte zostały na tym samym 26 mm przetworniku wysokotonowym. Obudowy kolumn otrzymały dodatkowe wzmocnienie, co w zamierzeniu ma przełożyć się na niższe rezonanse i redukcję fal stojących wewnątrz kolumny. Pomimo umiejscowienia baz refleksu od dołu, nie rekomendujemy umieszczenia kolumny blisko ściany. Tego typu rozwiązanie zastosowane zostało bowiem w modelu 6. Pozostałe modele wyposażone zostały w bas refleks przedni. Przetworniki oparte zostały na zawieszeniu Dual Wave znanym z serii Diva. Zabieg ten zapewnia m.in. szerszy zakres liniowej pracy głośnika. Na uwagę zasługuje również zastosowanie większych magnesów w przetwornikach, dzięki czemu pracują sprawniej oraz generują mniej zniekształceń. Jedną z najsilniejszych stron Tessie od zawsze było wykończenie. Nie inaczej jest też tym razem. Do czynienia mamy tutaj z PVC, natomiast całość jak zawsze prezentuje się bardzo dobrze. Do wyboru mamy kolor czarny dąb, biały oraz mokka. Maskownice tym razem mocowane są na magnes. Cambridge Audio Evo 150 to jeden z najpopularniejszych wzmacniaczy sieciowych na rynku. Mamy przyjemność zaprezentować go w nowej odsłonie DeLorean, który stanowi serię limitowaną wydaną w ilości 1000 sztuk na całym świecie. Jest to kompletny wzmacniacz zintegrowany, naszpikowany możliwościami uwzględniającymi pełen pakiet funkcjonalności sieciowych oraz wejść cyfrowych. Model wyposażony jest w duży, kolorowy wyświetlacz oraz nowoczesną stylistykę. Nowa odsłona nawiązuje do kultowego filmu Powrót do przyszłości oraz wehikułu zbudowanego w oparciu o DeLorean DMC-12. Konstrukcja DeLoreana to goły metal. Dodano tu również obsługę gramofonów w oparciu o wkładki MM, asynchroniczne USB typu B, zbalansowane wyjścia XLR oraz drugą parę terminali głośnikowych. Ciekawa jest również możliwość zdjęcia paneli bocznych, dzięki czemu uzyskujemy możliwość personalizacji wyglądu. Cena katalogowa na dzień dzisiejszy wynosi 12 590 zł. Unitra odsłania kolejne karty i wprowadza do oferty nowe kolumny podstawkowe ZGB401. Kolumna nawiązuje do stylistyki producenta, aczkolwiek skierowana jest raczej do klientów z grubszym portfelem. ZGB401 to klasyczna dwudrożna konstrukcja oparta na bas refleksie umieszczonym z tyłu. Producent nie zdradza zbyt wielu zagadnień technicznych związanych z projektem. Z oficjalnych informacji wynika, że wysokotonowiec to konstrukcja innowacyjna, która poprawia charakterystykę kierunkową. Za średnie i niskie tony odpowiada z kolei membrana aluminiowo-ceramiczna. W ten sposób osiągnięto wysoką sztywność oraz niewielką masę głośnika. W zestawie otrzymujemy zaślepkę, którą możemy zastosować, jeżeli uznamy, że basu jest za dużo. Zwrotnica zaprojektowana została w oparciu o sewki powietrzne i kondensatory polipropylenowe, które generują neutralną i liniową charakterystykę bez uwidaczniania podziału pasma. Kolumna wykończona jest naturalnymi materiałami, takimi jak drewniany fornir oraz polski len. Cena katalogowa na dzień dzisiejszy wynosi 12 499 zł za parę. Tym razem informacja nie związana ze sprzętem, a oprogramowaniem, z którego najczęściej korzystamy. Spotify wprowadza bowiem nową funkcjonalność w postaci teledysków. Nie ma wątpliwości, że Spotify na dzień dzisiejszy to najpopularniejsza platforma streamingowa na świecie. Nic więc dziwnego, że stawia na rozwój i poszerza swoją funkcjonalność. Polska znalazła się na liście 11 krajów, które będą testować nową opcję. Aby obejrzeć teledysk, należy odnaleźć opcję przełącz na wideo. Teledyski mogą oglądać tylko użytkownicy premium. W tym momencie najszerszą bazę teledysków znajdziemy pośród artystów zagranicznych. Z Polski teledyski udostępnia m.in. Daria Zawiałow, Luna, Dawid Podsiadło oraz Margaret. Odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, PMC wprowadza nową serię kolumn aktywnych 25i. W skład serii wchodzą 4 modele kolumn, 2 podłogówki oraz 2 monitory. Wszystkie przetworniki nowych PMC sterowane są z niezależnych wzmacniaczy o mocy 100 W. Analogowe zwrotnice dbają o to, aby każdy wzmacniacz obsługiwał tylko te zakresy, do których przeznaczony jest dany przetwornik. Na nową serię składają się 2 monitory 521i, 522i oraz 2 podłogówki 523i oraz 524i. Do wyprodukowania przetworników nisko-średniotonowych wykorzystano splot włókna węglowego, żywicy i pulpy papierowej. W kolumnach zastosowano linię transmisyjną ATL, która zaprojektowana została w oparciu o wieloletnie doświadczenie Olivera Thomasa. Co ciekawe, jest to człowiek, który zajmował się zwalczaniem turbulencji generowanych przez bolity w Formule 1. Wcześniej rozwiązanie stosowane było w segmencie profesjonalnym w monitorach QB1.
Kolejno kolumny kosztują 21, 27, 30 oraz 40 tysięcy złotych. Saga Harmony również nie zwalnia tempa i nieustannie odświeża udane serie. Tym razem zaprezentowali nam Diamond B60 w wersji trzeciej. Zarówno wersja druga, jak i najnowsza oparta jest na konstrukcji dwudrożnej. Do podstawowych ulepszeń w nowych Diamondach zaliczyć możemy usztywnienie konstrukcji oraz grubsze ściany z płyty MDF. Tego typu rozwiązanie zawsze przekłada się na mniejsze rezonanse. Delikatne odchylenie kolumny do tyłu ma za zadanie poprawić synchronizację czasową poszczególnych zakresów pasma. W nowym modelu wykorzystano również bardziej efektywny materiał tłumiący. Model wyposażony jest w port Bass Reflex oraz tytanową kopułkę o średnicy 36 mm. Poprawiony przetwornik przenosi więcej mocy oraz zapewnia większy poziom detali. Przedni panel przetwornika wysokotonowego wykonany jest z aluminium. Dół reprodukuje przetwornik o średnicy 165 mm. To za szczególnie przykuwa uwagę to wykończenie. Co by nie mówić, Taga Harmony zawsze świetnie radzi sobie w tym zakresie. W tym przypadku do wyboru mamy 4 kolory z eleganckiego forniru. Do wyboru mamy 3 kolory w połysku, czyli African Walnut, Ebony i Rosewood, a także jeden matowy Natural Walnut. Cena katalogowa na dzień dzisiejszy wynosi 3999 zł za parę. Zajmując miejsce Tanoya, Fine Audio już na dobre zadomowił się na rynku. Marka rozpieszcza nas klasycznym designem oraz zrównoważonym brzmieniem. Do oferty trafiają dwie nowe podłogówki, F702 SP i F703 SP. W nowej serii zastosowane zostały rozwiązania z serii F1. Chodzi tu bowiem o koncentryczne przetworniki IloFlare, a także porty znane z modeli F1.8 oraz F10S Bastrax Tractrix. Nowe fajny stanowią konstrukcję dwudrożną, której serce stanowi ręcznie robiona, poddawana obróbce kriogenicznej zwrotnica. Innymi słowy, zwrotnica schładana jest poniżej 153 stopni, po czym pozostawiana w temperaturze pokojowej ulega powolnemu ogrzaniu. Przewody wykorzystane w kolumnach pochodzą od firmy Neotech. Zastosowano tu również kondensatory Clarity Cup oraz terminale WBT NextGen 0703. IsoFlare 702 mierzy 20 cm średnicy oraz wyposażony jest w jednocalową magnezową kopułkę średnicy 1 cm. Niskie tony odtwarza 8-calowy przetwornik z celulozy. W modelu 703 zastosowano większe 25-centymetrowe przetworniki oraz tytanową kopułkę. W tym odcinku to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy, więc jeżeli macie jakieś pytania lub uwagi, piszcie śmiało w komentarzach. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, do której link znajdziecie w opisie do tego filmu. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco powiadamiani o nowych filmach.